Powiem szczerze, że mówiłem w szatni do trenerów, jak zawodnicy wyszli na mecz, że czuję, że dzisiaj zaczniemy źle i że będziemy przegrywać. Widziałem, że podeszliśmy źle do tego spotkania. Uczulaliśmy się na to, że rywal przyjedzie bardzo zmotywowany, a mimo to nie ustrzegliśmy się błędów i to na pewno po części boli, bo nie potrafiliśmy uniknąć czegoś, czego naprawdę bardzo, bardzo się spodziewaliśmy. No ale później już można powiedzieć brawa dla chłopaków, chwała im za to, jak wyszli z tego 0-2, bo nigdy to nie jest łatwy wynik. Szybko odrobiliśmy straty, zaczęliśmy grać z rozmachem i chyba pokazaliśmy to, jak fajnym kolektywnym zespołem jesteśmy. Przez 16 minut realizowaliśmy swoje założenia. Następnie Konstrakt wykorzystał nasze błędy. Do przerwy przegrywaliśmy 4-2. Nie może się tak zdarzyć, że tracimy 4 bramki w przeciągu 4 minut. To nas trochę podłamało i na drugą połowę wyszliśmy skoncentrowani, zaangażowani, ale no nie wystarczyło. I think we started very good. We were very committed in this game. We did everything we talked that we wanted to do in the first half. We scored the 2 goals. We had to defend a lot of situations also, but I think we were very focused and, you know, fighting a lot. And after the first goal and especially the second goal, I think we lose the concentration. The end of the first half is not good. Second half, I think we tried. But Konstrakt was very strong, very focused. They didn't reduce the intensity. Może trochę zapewnie się poczuliśmy po tym wyjeździe do Hiszpanii, dwóch moim zdaniem dobrych meczach i może to nam się działo w głowie, że teraz dobrze gramy w piłkę i przyjdzie nam tu łatwo przyjdzie nam tu wygrać, a tak nie było. Dreman jest naprawdę dobrą drużyną i zwłaszcza w pierwszej połowie bardzo dobrze nam się przeciwstawił i stąd myślę, że te problemy na początku meczu. Ale myślę, że taki powrót 0-2 na ostatecznie 8-3 to też taki pozytywny kop dla was. No i impuls przed tym meczem hitowym w następnej kolejce. Rekord Bielsko-Biała. Znaczy, bardzo fajnie, że wyszliśmy z tego negatywnego wyniku, aczkolwiek myślę, że bardziej musimy się skupić na tym, że straciliśmy te 2 bramki, a nie na tym, że z tego wyszliśmy. Bo no, nie możemy tak tracić przede wszystkim bramek w pierwszej fazie meczu, bo nie zawsze uda nam się to nadrobić. Także myślę, że bardziej musimy myśleć o tym z perspektywy negatywnej, że straciliśmy te bramki, niż z pozytywnej, że udało nam się to nadrobić.